Siemanko, cześć i czołem, tutaj Tobiasz i Piotrek, który stoi za kamerą. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszym dziecku Schuberta, czyli kasku C5 w wersji karbonowej, czyli czymś specjalnym, czymś, czego jeszcze nie było. Po premierze nowego karbonowego szczękowca musieliśmy się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Że niby taki jedyny na świecie i co wspólnego z nowym C5 Carbon ma mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen? Pojechaliśmy to sprawdzić osobiście i dokonać motocyklowego śledztwa. Jest jedyny w swoim rodzaju, to prawda, ze względu na technologię, jaka jest wykorzystana przy jego produkcji, która jest unikatowa i niewykorzystywana przez nikogo innego w ramach produkcji kasków motocyklowych. Schubert Performance C5 Carbon to pierwszy w historii motocyklowy kask marki Schubert Performance. W dużym skrócie, to specjalny dział firmy Schubert zajmujący się produkcją najbardziej zaawansowanych technologicznie kasków chroniących zawodników, na przykład Formuły 1, między innymi obecnego mistrza świata Maxa Verstappena. To trochę tak jak M w BMW czy AMG w Mercedesie. Czytaj, wydział do zadań specjalnych i przede wszystkim ekskluzywnych. Tak, to jest coś innego. Jest to spółka córka tak naprawdę firmy Schubert, czyli Schubert Performance. Kiedyś nazywała się TK25, produkuje kaski do Formuły 1, do motorsportu w ogóle, czyli NASCAR, również i go karty. Jego w pełni karbonowa skorupa wykonana jest ręcznie przez tych samych wyspecjalizowanych techników, którzy tworzą wspomniane kaski wyczynowe. Również technologia ich wytwarzania jest dokładnie taka sama. Dzięki ręcznej laminacji oraz procesowi wypiekania przy pomocy tzw. autoklawy, skorupa C5 Carbon łączy niską wagę z najwyższymi parametrami dotyczącymi odporności i rozpraszania energii uderzenia. I najważniejsze w tym materiale jest też to, że od produkcji do momentu wytworzenia z niego produktu cały proces transportowy i przechowywania musi odbywać się w temperaturze minus 18 stopni, ponieważ w temperaturze pokojowej żywica i materia i aktywatory, które są w nasączonym karbonie, zaczynają działać, czyli laminować karbon. W pełni karbonowa skorupa nowego C5 Carbon jest wytwarzana w tym samym procesie laminacji i wypiekania, co wspomniane kaski do motorsportu. To, co sprawia, że produkt końcowy jest jeszcze bardziej ekskluzywny, to fakt, że skorupa wytwarzana jest od początku do końca przez jedną osobę. Jeden człowiek, jedna skorupa. Faktycznie jedna osoba zajmuje się produkcją jednej skorupy, danej skorupy, od samego początku do końca. Jedynym etapem jest wycięcie skorupy na ploterze. Tym zajmuje się inna osoba. Później wszystkie elementy składające się na jedną skorupę są pakowane do specjalnego strunowego woreczka, do którego jest wkładana karta produktu. I od momentu wyjęcia jej z zamrażarki na tak zwany stół operacyjny zajmuje się tym od początku do końca jedna osoba. Czyli jedna osoba układa te elementy w formie, później ta sama osoba pakuje tę skorupę w worek próżniowy i odsysa powietrze tak, aby była w środku próżnia. Ta osoba wkłada go do autoklawy, czyli do pieca, w którym przez 3,5 godziny jest wygrzewana ta skorupa. Oznacza to, że odwrotnie do montażu na liniach fabrycznych, tutaj wyspecjalizowany technik nie zajmuje się jedną ze składowych procesu, a tworzy produkt finalny od początku do końca. Tak technologia łączy się z artyzmem. Każda ze skorup jest wykonywana ręcznie, ale także dopracowana w najmniejszych detalach. With shell made in carbon fiber, our new helmet weighs about 200 grams less than the version in fiberglass. And is therefore the lightest flip-up helmet pre-wired for the intercom system and respecting the severe ECE 2206 standard. To, co również zasługuje na uwagę, to materiał, z jakiego powstaje skorupa C5 Carbon. Jest to tak zwany preprek, czyli fabrycznie nasączony specjalną żywicą. W przypadku kasku C5 Carbon jest to żywica o znaczeniu T700, materiał karbonowy. To rozwiązanie zasadniczo odróżnia ten proces produkcji od innych karbonowych kasków motocyklowych na rynku, gdzie suchy materiał jest dopiero nasączany żywicą podczas procesu laminacji. To rozwiązanie pozwala na znacznie lepszą kontrolę parametrów skorupy, a także zmniejszenie ilości ewentualnych odpadów powstających przy produkcji. Finalny produkt jest lżejszy i najbardziej jak to możliwe dopasowany właściwościami do żądanych efektów. Taki materiał niestety musi być przechowywany w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza, co sprawia, że proces wytwarzania jest dosyć skomplikowany. Proces laminacji kończy się w specjalnej formie, która także wykonana jest z włókien węglowych, by zachować tę samą rozszerzalność temperaturową. Produkt finalny charakteryzuje się tym, że struktura karbonu w żaden sposób nie jest przesunięta. Jest bardzo mocno kontrolowalny proces produkcji i tego, jak ta skorupa ma wyglądać.
Taka forma, by zachować najwyższe parametry finalnego produktu, wystarcza na zaledwie 50 procesów laminacji. Gdy laminat znajdzie się w formie, trafia do stacji próżniowej, gdzie dedykowani operatorzy starannie zabezpieczają i opróżniają z powietrza każdą formę, przygotowując je tym samym do procesu wypiekania w autoklawie. As I mentioned, the full carbon shell of our new helmet is produced with the same lamination and autoclave curing processes of our car racing helmet. But even more important, the shell is handmade by the same highly specialized technician who produced the helmets of the current Formula One world champion, Max Verstappen. Ile takich kasków zatem może powstać dziennie? Jedna osoba jest w stanie wykonać 2 skorupy dziennie. I to jest ta sama osoba, na przykład na rannej, porannej zmianie wykonuje kask motocyklowy Schubert C5, skorupę do kasku Schubert C5, a na popołudniowej zmianie może wykonać kask Formuły 1 dla Verstappena. Dalej karbonowa skorupa trafia do lakierowania, ale jak można było się domyśleć, nie jest to zwykła lakiernia u pana Zenka. Wszystkie kaski Schubert Performance są lakierowane przez wysoko wyspecjalizowaną i renomowaną firmę posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy jako certyfikowany dostawca dla najbardziej ikonicznych marek supersamochodów. Firma nazywa się Citre Color i znajduje się około 1,5 godziny od siedziby Schubert Performance. No i ta firma zajmuje się malowaniem elementów karbonowych dla wszystkich supersamochodów produkowanych przez Ferrari, Lamborghini, Pagani, Bugatti itd. itd. Jak odwiedziliśmy tą firmę z Krzysztofem, który ze mną pracuje, to był maj. To także tam lakierowane i wykańczane są także kaski dla zawodników Formuły 1. I prawdopodobnie tylko dlatego trafiają tam także kaski C5 Carbon, przeznaczone na rynek konsumencki. Sam proces ręcznego przygotowania do podkładowania, a później naniesienia lakieru właściwego, to opowieść na kolejną okazję. Wygląda to obłędnie i naprawdę czasochłonnie. Zapytaliśmy u źródła, dlaczego tylko skorupa jest wykonana z tego magicznego kompozytu. Odpowiedź jest prosta. Nie ma fizycznej możliwości wykonania odchylanej szczęki kasku w całości z kompozytu węglowego. Nawet jeśli dany produkt posiada karbon na szczęce, to jest on naniesiony jedynie na warstwę termoplastyczną. Schubert chwali się, że jako jedyny producent kasków motocyklowych na świecie przeniósł najbardziej zaawansowaną technologię tworzenia kasków dla zawodowego motorsportu najwyższego szczebla do konsumenckich produktów dla motocyklistów. Co ważne, kask Schubert Performance C5 Carbon posiada tę samą, bardzo wysoką funkcjonalność, co podstawowa wersja kasku C5. Można go także doposażyć w dedykowany interkom. Wizjery także pasują wymiennie. Kask właśnie wjeżdża na półki sieci dealerskiej Schubert w Polsce. Jego cena to 6999 zł.